Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich i korzystając z okazji, wszystkim Pani serdeczniejsze życzenia chciałbym złożyć. Bardzo dziękuję za przybycie i przechodzę od razu do meritum, a mianowicie otwierana wystawa dotyczy czterech sezonów, czy też wyników czterech sezonów badań wykopaliskowych w Mielniku. Pierwsze trzy prowadziłem wspólnie z doktorem Michałem Dzikiem. Ostatnie badania z roku 2017, jednocześnie najnowsze, prowadziłem samodzielnie. Sam Mielnik po raz pierwszy w zmiarkowanym źródłach pisanych jest w połowie wieku XIII w Kronice Halicko-Wołyńskiej. Natomiast pierwsze prawa miejskie otrzymał w roku 1440 po to, by w kolejnych stuleciach stać się jednym z trzech najważniejszych miast historycznego województwa podlaskiego. Za chwilę pokażę tym z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, gdzie Mielnik leży, jego lokalizację na mapie. Badania, te cztery sezony badań wykopaliskowych pozwoliły nam na poczynienie szeregu ustaleń interesujących i istotnych z punktu widzenia studiów nad problematyką rozwoju i przemian struktury przestrzennej Mielnika w średniowieczu i w nowożytności. Tutaj jest mapa prezentująca obecne usytuowanie Mielnika. Obecnie leży on na południowym skraju województwa podlaskiego, nad rzeką Bug w odległości 10 km od granicy z Białorusią. Prawa miejskie utracił w roku 1934, ale o jego dawnej świetności zaświadcza układ urbanistyczny, zachowany układ urbanistyczny z górą zamkową, która kryje relikty zamku najpierw wielkich książąt litewskich, a później królów polskich. I to właśnie na obszarze góry zamkowej, ona jest zlokalizowana w tym miejscu, skupiały się dotychczas, albo do niedawna jeszcze, wyłączne wysiłki badawcze archeologów, którzy prowadzili swoje badania w Mielniku. Łącznie było to 10 sezonów badań wykopaliskowych i one pozwoliły na poczynienie szeregu ustaleń dotyczących funkcjonowania na terenie Góry Zamkowej, zamków z okresu późnego średniowiecza i późniejszego również z czasów nowożytnych. To już było założenie obronno-rezydencjonalne kolejnych polskich władców. Natomiast badania te nie pozwoliły na odnalezienie reliktów średniowiecznego grobu, który w źródłach pisanych wzmiankowany jest, tak jak wspomniałem, już w połowie wieku XIII. Dlatego też my swoje wysiłki badawcze postanowiliśmy skupić na obszarze bezpośrednio przylegającym do Góry Zamkowej od zachodu, a obecnie zajętym przez cmentarz prawosławny. Jest on o tyle interesujący, że na terenie tego cmentarza zachowane są dwa długie na około 90 metrów odcinki wałów. I w toku badań wykazaliśmy, czy udało się ustalić, że one okalały średniowieczny gród. Poza tym głównym celem badań, czyli właśnie zweryfikowaniem funkcji i chronologii i też relacji wzajemnych pomiędzy tymi dwoma odcinkami wałów, udało się zrealizować takie cele dodatkowe, niezamierzone, nieplanowane. Pierwszym z nich, prezentowanym również tutaj na wystawie, jest problematyka obrzędowości pogrzebowej w tym miejscu. Bo chociaż założyliśmy swoje wykopy badawcze w dwóch ostatnich wolnych od współczesnych pochówków miejscach, to natrafiliśmy na 21 grobów zupełnie zapomnianych. Drugim z takich zagadnień dodatkowych jest problematyka osadnictwa pradziejowego, ponieważ kilka wykopów badawczych zlokalizowaliśmy już poza parkanem cmentarnym po to, by sprawdzić sondażowo przedpole jednego z odcinków tego wału. No i właśnie wśród nawarstwień, które odsłoniliśmy, były pradziejowe, najstarsze są z okresu neolitu. I również prezentuję część wystawy. Drugim z miejsc, które poddaliśmy badaniom wykopaliskowym, jest dawny rynek miejski. Jest to o tyle interesujące miejsce, że do 2015 roku, kiedy przeprowadziliśmy tam pierwsze badania, nigdy wcześniej wykopaliskowo badany nie był. Dzięki temu udało się pozyskać informacje istotne dla ustalenia faz i też charakteru użytkowania tego miejsca w przeszłości. Na tym etapie, po dwóch sezonach badań, wiemy, że pierwsze ślady ludzkiej obecności w tym miejscu pochodzą z wieku XIII. Potem następuje dwustuletnia przerwa w użytkowaniu tego miejsca
do połowy wieku XV, co, czyli do momentu, kiedy Mielnik uzyskał pierwsze prawa miejskie. I od połowy stulecia XV obszar rynku, bo tak już możemy o tym miejscu wówczas mówić, jest stale użytkowany po dziś dzień, choć oczywiście z różną intensywnością. I poza badaniami wykopaliskowymi realizowaliśmy również badania przyrodnicze. Mam tu na myśli analizy archeologiczne pozyskanych zwierzęcych szczątków kostnych, które wykonała pani profesor Joanna Piątkowska-Małecka z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz analizy archeobotaniczne szczątków czy makroszczątków roślinnych, które wykonuje magister Grzegorz Skrzyński. Wyniki tych badań wykopaliskowych i przyrodniczych nad dawnym rynkiem miejskim Mielnika zostały zaprezentowane 31 maja w sposób bardziej szczegółowy niż to, co mogliśmy pokazać tutaj, podczas seminarium Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych naszego Instytutu. Serdecznie Państwa zapraszam.